serdecznie, kochani, ponownie na kanale Operator TV. Dziś zabrałem was do serca irlandzkiej stolicy, czyli na O'Connell Street. Pokażę wam kilka miejscówek, które według mnie warto odwiedzić, jeżeli jesteście głodni. Także zostańcie z nami. Kochani, w Dublinie oprócz tego, że znajduje się wiele fast foodów typu McDonald's, KFC oraz Burger King, takie jak znajdziecie w każdym większym mieście, polecam wam zajrzeć do restauracji, która znajduje się właśnie za mną. Znajduje się ona na Mare Street. Jest to Ant's Bakery and Restaurant. Jest to restauracja typu carvery, czyli bufetowa. Podchodząc do bufetu, zamawiacie co chcecie, widzicie wszystko, co jest dostępne w menu i obsługa nakłada wam na talerz, przechodzicie dalej, następnie są sałatki, dodatki, napoje i płacicie przy kasie, także tak to wygląda. Jeżeli lubicie takie domowe jedzonko, to polecam wam właśnie tą restaurację Ant's. Bardzo dobre jedzenie. Kolejną naszą miejscówką jest dobrze znana tutaj w Irlandii i w UK restauracja Nando's. Jest to restauracja, w której menu głównie znajduje się kurczak, ale jest mnóstwo też opcji dla wegetarian. Ceny są wyższe na pewno, musicie się przygotować na wydatek około 40-50 euro za dwie osoby, ale tak jak mówię, jest to warte swojej ceny i jest również godne polecenia, więc idziemy dalej. Kochani, kolejną naszą miejscówką jest Eddie Rockets, który znajduje się właśnie za mną. Jest to knajpka porównywalna stylem do Jeffsa, który ostatnio odwiedziliśmy w Warszawie. Jest to typowy diner z lat 60-tych, 70-tych. Wszystko świeże, wszystko robione na miejscu, żadnych mrożonek. Cena porównywalna do tej ceny, którą możecie zapłacić za Nando's. Także te dwie knajpki są na równym poziomie jak dla nas. W Nando's jest bardziej jedzenie takie obiadowe. Natomiast w Eddie Rockets znajdziecie typowego fast fooda amerykańskiego. Polecamy. W dniu dzisiejszym ostatnią naszą miejscówką będzie chińska restauracja Jimmy Chung. Którą bardzo możemy wam polecić, ponieważ jest tanio. Do wyboru macie ponad 30 gorących dań oraz zimną płytę, sałatki w tygodniu. Cena za osobę to jest 8,90 euro za osobę. Siedzicie do 3 godzin, jecie co chcecie, ile chcecie, także nie ma żadnych ograniczeń, nie płacicie za porcję, tylko za osobę, która wchodzi. W weekend lunch jest w cenie 9,90, także polecam wszystkim serdecznie. Jest to kolejna nasza miejscówka, którą mamy sprawdzoną i którą możemy polecić z czystym sercem. Także tak przedstawiają się nasze propozycje, gdzie możecie zjeść dobrze w Dublinie. Mam nadzieję, że wam się taki filmik podoba. Dajcie koniecznie znać, jakie są wasze ulubione miejscówki, może w innych miastach, może też w Dublinie. Koniecznie piszcie na dole pod filmikiem, ja będę czytał. Jeżeli będzie się to znajdować gdzieś tutaj w okolicy, na pewno wybierzemy się zagon i przetestujemy i damy wam znać. Pozdrowienia, do następnego filmiku.